Witamy Państwa w naszym kolejnym programie filmowym. Połowa kwietnia przed nami, więc czas szybko płynie. A o czasie mówić będziemy, bo mam wrażenie, dr Sylwia Frach jest z nami dzisiaj, dzień dobry pani doktor, że każdy aktor chciałby zagrać rolę wampira, proszę pani. Taki co bardziej sławny, to marzy o roli wampira, no może ewentualnie, jak nie Drakuli, to może chociaż Frankensteina, jak nie Frankensteina, to innego monstrum. Mówię dzisiaj o tym dlatego, że będziemy mówić o filmie Renfield. I teraz tak. Mistrz pastiszu, bardzo dawno temu, Mel Brooks, nakręcił kiedyś taką burleskę Sobota 14. To miała być taka satyra na słynny cykl Piątek 13. No i powiem tak, wyszło tak sobie. Parę scen mnie śmieszyło, ale wyszło tak sobie. Czy teraz może być lepiej? Myślę, że to się okaże już niebawem. Faktem jest, że film otrzymał kategorię R, czyli Restricted, co oznacza, że film jest przeznaczony dla ograniczonej widowni, a osoby poniżej 17 roku życia powinny oglądać film tylko w towarzystwie rodzica lub dorosłego opiekuna. No, czy to jest dobry zwiastun tego, proszę Państwa, nie wiem, no ale za kamerą laureat Emmy, ale mnie jakoś, przyznam szczerze, bardziej kojarzy się chyba z filmami animowanymi i bardziej skierowanymi do dzieci, więc tutaj ta kategoria R, o czym Pani mówi, to tak. Jest dość ciekawe, to chyba właśnie coś bardziej niż nawet dla młodzieży, tylko dla dorosłych. Tak, Chris McKay, bo o nim mowa, rzeczywiście zdobył nagrodę Emmy za pracę nad popularnym serialem animowanym Robot Chicken. Ale to nie oznacza właśnie, że nie jest również znany, czy nie podjął się reżyserii filmów dla dorosłych, bo w 2017 roku wyreżyserował film Lego Batman. I ten film był przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dorosłych widzów. No w tym przypadku, tak jak już wspomniałam, Renfield otrzymał kategorię R. Jest to zdecydowanie film dla młodzieży i dla dorosłych, bo obok tych elementów komediowych rzeczywiście pojawiają się dosyć mroczne, krwawe elementy. Proszę Pani, często w naszych programach zastanawiamy się, co jeszcze są w stanie sobie scenarzyści wymyślić. I ten film, mam wrażenie, to jest jeden z naocznych dowodów. Czyli bohater drugiego planu wychodzi na plan pierwszy. Mm-hmm. Bo celowo zacząłem naszą rozmowę od głównych bohaterów typu książę Dracula. A każdy ma jakiegoś giermka. Zgadza się. Zgadza się. I tutaj ten Renfield, rzeczywiście postać, która już znana jest z gotyckiej powieści grozy Brama Stokera z 1897 roku, Dracula. I tutaj powieści Renfield jest tym obłąkanym, fanatycznie oddanym sługą hrabiego Drakuli. A w tym filmie wychodzi nam rzeczywiście na plan pierwszy, zaczyna się buntować. Przeciwko swojemu władcy. Tak, i w tę postać wcielił się Nicholas Holt, którego widzowie doskonale znają z roli bestii w filmach serii X-Men. Tak, no i proszę Pani, zanim powiemy jeszcze na koniec o Nicholasie, a przed Nicholasem jeszcze o paru innych rzeczach, to może tym razem zaskoczmy, tak jak ten film zaskakuje, czyli proszę Państwa, teraz uwaga, będzie czas na konkurs, czyli ukąszenie dr Sylwii Frach pytaniem konkursowym. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Który aktor wcieli się w postać hrabiego Drakuli w brytyjskim miniserialu Dracula z 2020 roku? Jak zwykle łatwo nie jest, ale Państwo sobie jak zwykle też i poradzą. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Piszą Państwo pod ten adres i dwie prawidłowe odpowiedzi oczywiście uhonorujemy nagrodami od sieci kin Helios. Pani doktor, tutaj Pani już wspomniała Stokera, tak. jego książkę, to właśnie się tak też zastanawiam czasem, szukając pozytywów zawsze w kulturze masowej. Czy dzięki takim filmom nie znajdzie się ktoś, kto właśnie po książkę sięgnie i to jest ten bonus między innymi oddziaływania literatury na kino? Zgadza się. Ja mam taką nadzieję, że właśnie widzowie skuszą się i sięgną po lekturę Stokera, ale również możemy sięgnąć po wcześniejsze filmy z serii
Dracula, które były dziełem wytwórni Universal Pictures. Tutaj mamy Drakulę, mamy córkę Drakuli, syna Drakuli. Także możemy się rzeczywiście cofnąć nawet w historii światowej kinematografii. Do i sięgnąć do zarania, do samych, tak, do samych początków tak naprawdę. I sięgnąć właśnie po te teksty kultury. Proszę Pani, to na koniec jeszcze, bo już wspomniałem, bo trudno nie wspomnieć, o diabolicznym, jak zawsze, Nicolasie Cage'u. Jemu takie role chyba pasują. Ja patrzę na jego fizisto. Powiedzmy szczerze, mówię, bo do bardzo dobrego grona od twórców Drakuli trafił. Tak, to prawda. Nicolas Cage na pewno uchodzi za jednego z najbardziej popularnych aktorów hollywoodzkich. Ma na swoim koncie zarówno Złoty Glob, jak i Oscara za wybitną rolę w filmie Zostawić Las Vegas, ale no ten akurat film zapisał się bardzo mocno w popkulturze, ale również inne role Nicolasa Cage'a, gdzie rzeczywiście jest troszeczkę demoniczny, bo wymienił tutaj chociażby Ghost Rider, tak, czy film pewnie już dużo mniej udany Mandy. Ale myślę, że w Ryan film widzowie zobaczą w Cage'u mieszankę ról znanych z innych filmów, utrzymanych w tendencji komediowej, czy też w tendencji horroru. I tutaj ten Nicolas Cage będzie bawił widza. I żeby się Państwo o tym przekonali, to po prostu polecamy pójść do kina, a później najwyżej napisać swoją recenzję także i pod naszym filmem. Będziemy zawsze za to wdzięczni. Doktor Sylwia Frach, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie, Pani Doktor. A ja zapraszam Państwa na kolejne nasze filmowe spotkanie.